Dzień dobry, dziś wtorek, 9 czerwca, Joanna Jędraszczyk-Kałwak. Zapraszam na wiadomości dla niesłyszących. A na początek wielkie i wyczekiwane otwarcie, bo drugiego takiego miejsca w Raciborzu, a nawet w powiecie, nie znajdziecie. 4 czerwca po raz pierwszy można było skorzystać z atrakcji od nowa zaaranżowanego ogródka jordanowskiego przy ulicy Stalmacha, który w niczym nie przypomina swojej poprzedniej wersji. Szaro, buro, bez pomysłu, bez koloru i bez ludzi. Tak wyglądało tu jeszcze w 2018 roku, kiedy jedynymi bywalcami okazywali się wyłącznie zwolennicy nocnych wojaży. Teraz to jakby skok w zupełnie inną rzeczywistość. Dzisiaj swoje bramy po blisko dwuletniej rewitalizacji po raz pierwszy otworzył ogródek jordanowski i od razu zaczęło w nim tętnić życie. Wszystkiemu towarzyszyła również oficjalna wizyta włodarzy miasta, wykonawcy inwestycji oraz zaangażowanych w projekt mieszkańców, którzy właściwie pobudzili go do życia. Przede wszystkim należy tu dziękować tym, którzy zainicjowali to. Była, jak to zostało określone, nieformalna grupa sąsiedzka w składzie pani Anna Jegierska-Michalska, obecna tutaj pani Ewa Klimaszewska i pani Joanna Mucha oraz pan Wiesław Szczygielski. I w tym miejscu jeszcze raz, podobnie jak na sesji Rady Miasta, wielkie, wielkie dzięki. Ja się cieszę, że doszło w końcu do otwarcia tego miejsca, ponieważ tak co najmniej od pół roku to było jak zabawka w witrynie. Wszystkie dzieci przechodziły obok i patrzyły i tak już marzyły, żeby wejść, że cieszę się, że ten dzień w końcu nadszedł. A poza kreatywnymi i operatywnymi mieszkańcami możliwe to było również dzięki funduszom z Unii Europejskiej, które pokryły 70% kosztów inwestycji wartej niespełna 3 miliony złotych i która była jednym z kluczowych zadań gminnego programu rewitalizacji miasta. To nie wydarzyłoby się, gdyby też nie, no nazwijmy to urzędnicy. I trzeba przyznać, że było wielkie zaangażowanie, duży wkład pracy i często urzędnicy wychodzili ze swojej roli urzędniczej i walczyli jak o swoje. Nie mogę również zapomnieć o moim poprzedniku, panu Mirosławie Lęku. Koniec końców to on podjął decyzję o tym, aby to realizować. Podobnie jak na sesji, jeszcze raz, szanowny panie Mirosławie, bardzo dziękuję. Jaka była główna idea projektu? Otóż autorzy marzyli o bezpiecznym i atrakcyjnym miejscu wypoczynku i rekreacji dla wszystkich dzieci, zarówno tych jeszcze w pieluchach, jak i tych starszych oraz niepełnosprawnych, a dodatkowo przyświecała temu myśl o przestrzeni pełnej zieleni, tej mniej i bardziej zorganizowanej. Plac, który być może niektórym ludziom się wydawać, że jest, dlaczego tam tyle chwastów teraz rośnie, to jest miejsce jeszcze otwarte, miejsce dla ludzi, miejsce na działania społeczne. Ma tam powstać ogród społeczny, mam nadzieję, że nam się uda jesienią coś stworzyć. A póki co można obserwować, w przeciwieństwie do łąki posianej z gotowej nasionki nasion, można obserwować, jak powstaje samoistna łąka, do której jak przekwitną maki, chabry, rumianki, można zebrać nasiona, dorzucić coś od siebie. A gdyby się okazało, że jest więcej takich zapaleńców ogrodników, którzy chcą z nami tworzyć ten ogród społeczny, to zachęcamy, żeby się z nami skontaktować. I myślę, że stworzymy coś fajnego. Strefa zieleni podzielona jest na kilka części, więc społeczny ogród i łąka będąca także elementem edukacyjnym to nie wszystko, co pozwoli nam na bliski kontakt z naturą i na zdrowe, swobodne oddychanie pełną piersią. Szereg rzeczy, które można powiedzieć są taką ozdobą tego ogródka, znajduje się w części od strony ulicy Karola Miarki, gdzie ten pasaż w sąsiedztwie Deptaka jest taką, można powiedzieć, enklawą, która zmienia się wraz z różnymi porami roku i raz zakwitają cebulowe, później się pojawiają rośliny, które z kłączy wyrastają. To są znów byliny o ozdobnych liściach, piękne trawy. To wszystko faktycznie rzecz biorąc tworzy tam taki troszkę nawet można powiedzieć ekskluzywnie bajkowy scenerię. Oprócz tego szereg drzew ozdobnych w postaci wiśni ozdobnych, grusz, które zostały nasadzone, brzus. Jest szereg również krzewów, które faktycznie rzecz biorąc po jakimś czasie, kiedy osiągną wielkość docelową, będą stanowiły ważny element tego ogródka i będą stanowiły również pożytek dla okolicznych ptaków oraz wszelkiego rodzaju
no, owadów czy żyjątek, które faktycznie rzecz biorąc będą chciały tu się zadomowić. Nic oczywiście nie zastąpi dzieciom atrakcji, a takich jak tutaj trudno w pobliżu szukać. Huśtawki, piaskownice, zestawy zabawowe, karuzela, mini park linowy, a nawet tyrolka cieszyły oczy również będących pod wrażeniem rodziców. Wszystko mi się podoba, tym bardziej, że mamy bliziutko. No i to jest chyba najpiękniejsze miejsce w Raciborzu teraz. Bardzo się podoba, bardzo fajnie. Myślę, że będziemy częstymi gośćmi, bo i jest coś kolorowego i plastikowego, a my jesteśmy fanami właśnie takich drewnianych rzeczy, więc myślę, że tutaj w tej części to na pewno będziemy bardzo często gościć. Co jeszcze posiada najlepszy plac w mieście? Otóż między innymi zestaw spinaczkowy, trampoliny czy ścieżkę sensoryczną. Ponadto wybudowano ścianę do wyświetlania filmów oraz zainstalowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Jednym słowem, jest co robić. Najlepszy jest kołowrotek zjeżdżający i jeszcze ten, ta górka. Często tu będziesz bywał? 100 razy w roku. Dzieciaki oprócz tego, że przyjdą się tutaj pobawić, że mamy nadzieję tutaj również animować jakieś życie takie, powiedzmy sobie, rozrywkowo-kulturalne, z wykorzystaniem tego ekranu, który tam się znajduje, z wykorzystaniem tej sceny, która tutaj się znajduje, to również właśnie poza tą rozrywką, poza tą kulturą trochę tej edukacji i ekologii się tutaj przywnie. Jak często będziecie tu przychodzić? Mam nadzieję, że bardzo często. Nie ma takiego w Raciborzu? Nie ma. Teraz już jest. Dodajmy, że na terenie parku, który wyposażony został w oświetlenie oraz monitoring, znajdują się również nowo powstały zdrój uliczny oraz kompleksowo wyremontowany publiczny szalet, a w okresie wiosenno-letnim ogródek czynny będzie w godzinach od 8 do 21, natomiast jesienią i zimą od 9 do 18. Za nami pierwsza od kilku miesięcy impreza plenerowa w regionie. W niedzielę Stowarzyszenie Pro Fortalicium zaprosiło mieszkańców powiatu do udziału w pikniku z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam Państwa na relację z tego wydarzenia. W niedzielę 7 czerwca na terenie kompleksu pałacowego w Sławikowie świętowano Dzień Dziecka. To pierwsza tego typu impreza w tym miejscu, ale także pierwsza zorganizowana dla szerszej publiczności w czasie pandemii. Głód tego wszystkiego, takich imprez chyba zaczyna pokazywać i doskwierać, więc no, trzeba było coś zrobić. Dla tych mirusińskich nigdy naszych małych czy wszystkich naszych dzieci nie było takiej imprezy na terenie chyba gminy Rudnik takiej dużej, więc myślę, że wyszliśmy z takim zapotrzebowaniem i mam nadzieję, że to jest pierwsza, ale nie ostatnia tego typu impreza. Organizatorzy zadbali o szereg atrakcji dla najmłodszych. Można zobaczyć zabytkowe motory, zobaczyć po prostu różne czasy z epoki II wojny światowej. Też jest tutaj koło stowarzyszenie w Dręgowie z Raciborza. Atrakcją jest strzelanie z łuku. Jest możliwość pobawienia się przez dzieci, wykrywaczy metalu i poszukania różnych tam, nie wiem, no, albo łusek, monet. A ponadto także malowanie twarzy, pokazy i bufet. Nie zabrakło także aspektu edukacyjnego. Uczestnicy pikniku mogli zobaczyć ruiny i poznać ich bogatą historię. Na razie zbierałam pieczątki i oglądałam. Zwiedzałam zamek. Bardzo ładny. Wiele ciekawych informacji. Nie wiedziałem wiele na temat tej historii Sławikowa i tych okolic. Chociaż mieszkamy po drugiej stronie Odry, czyli parę kilometrów, to bywamy tu bardzo rzadko. No z wiadomej przyczyny oddziela rzeka i nie możemy doczekać się mostu. Dzieci przychodzą po stanowiskach, mogą się dopytać o historię. Jak są ciekawe, też sami tutaj osoby, które uczestniczą, też opowiadają o tej historii. Mogą sobie pozbierać pieczęteczki, do tego jeszcze mają tutaj później zapewnione jakieś dodatkowe gadżety promujące tutaj naszą gminę, nasze stowarzyszenie. To wszystko oczywiście z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, bo choć ludzie spragnieni są spotkań na wolnym powietrzu, wciąż należy mieć na uwadze zagrożenie epidemiczne. Te obostrzenia jednak mimo wszystko na dzień dzisiejszy już troszeczkę są poluzowane, natomiast no wiemy jak jest, ludzie się troszeczkę jeszcze tego boją, ale próbowaliśmy się w jakiś sposób zabezpieczyć. Na każdym stanowisku czy przy każdym miejscu jest ta karteczka z tym zachowaniem tej bezpiecznej odległości. Na każdym stanowisku, gdzie jest płyn do dezynfekcji rąk, więc także myślę, że na tą chwilę ile mogło pozwoliło nam i finanse, bo to był ten problem, ale też ta dzisiejsza sytuacja, no zabezpieczyliśmy się jak mogliśmy. Przypomnijmy też, że jeszcze do niedawna to miejsce wyglądało tak. Po wielu tygodniach intensywnych prac porządkowych jest tu zgoła inaczej i wreszcie teren przy pałacu w Sławikowie mógł otworzyć się na mieszkańców regionu.
Zostało to oczyszczone z różnych krzewów, z bluszczu, który porastał ściany pałacu, który też nam niestety, ale te ściany niszczył, dlatego zostało usunięte. Został teren wykoszony, ogrodzenie zostało zrobione, że jest po prostu teren zabezpieczony, że osoby postronne nie mogą bez po prostu nadzoru sobie wchodzić. Są wyznaczone miejsca, jak teraz są dni otwarte, że osoby mogą podejść bliżej, zobaczyć, porobić zdjęcia. Na pewno łatwiej tu jest to wszystko zobaczyć, bo wcześniej te drzewa jednak zasłaniały ten piękny pałac. Bardzo dobrze jest to zrobione. Bardzo fajnie, że jest oczyszczone i też w jakiś sposób udostępnione pod nadzorem. A w przyszłości będzie jeszcze lepiej, bo to dopiero pierwszy etap prac przy ruinach. Stowarzyszenie, jak i włodarze gminy Rudnik mają bowiem ambitne plany na zagospodarowanie tego miejsca. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.